Cześć. Zaczynamy kolejny zestaw ćwiczeń. Zaczniemy od poprawy pozycji siedzącej, także podsuwamy troszeczkę pośladki pod oparcie, tak żebyśmy plecy mieli wyprostowane, ale nie oparte o siedlisko. Pierwsze ćwiczenie na odcinek szyjny, także pokażę pierwsze wykonanie, jak należy to zrobić poprawnie. Następnie będziemy wspólnie robić. Więc brodę przyciągamy do klatki piersiowej, następnie brodą rysujemy po klatce, następnie ucho do barku, szerokim łukiem ucho do barku, broda do klatki i to jest pierwsze wykonanie tego ćwiczenia. 3 w lewo, 3 w prawo. Zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. I w drugą stronę. Raz. Dwa. Trzy. Ok. Kolejnym ćwiczeniem, jakie będziemy wykonywali, jest to ćwiczenie na odcinek piersiowy kręgosłupa. Chwytamy lewą ręką przeciwne kolano, czyli prawe. Następnie wolną rękę, czyli prawą, wysuwamy przed ciało, tak żeby był prosty łokieć i staramy się sięgnąć za siebie ręką. Co jest ważne, wzrok powinien być cały czas skierowany na kciuka. Pokażę pierwsze ćwiczenie, następnie będziemy wykonywać to wspólnie. Hop i jedziemy mocno i wracamy. Zaczynajmy. Po 5 na stronę. Raz. Pilnujcie tego kolana. Dwa. Trzy. Cztery. 5. Zmiana. Raz. Dwa. Trzy. Pamiętajcie, wzrok za kciuki. Cztery. Pięć. Ok, świetnie. Kolejnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie aktywizujące nasze nóżki, więc zaczynamy. Będzie to ćwiczenie polegało na powstaniu z siedliska i ponownym zajęciu pozycji wyjściowej. Więc zaczynamy. Pokażę pierwsze ćwiczenie i potem jedziemy wspólnie razem. Raz, mocno napinamy mięśnie z przodu uda, plus pośladki i siadamy. Jedziemy 8 powtórzeń i 8 powtórzenie kończymy w pozycji stojącej. Zacznijmy. Raz. Dwa. Trzy, cztery, napnij mocno mięśnie, pięć, sześć, siedem i uwaga, 8, stop. Zatrzymujemy się w tej pozycji. I teraz kolejne ćwiczenie, jakie będzie do wykonania, to jest rotacja troszeczkę w stawach ramiennych. Uruchamiamy łopatki, czyli ręce szeroko, tak żeby ramię przed ramię i dłoń był w jednej linii, nie za nisko, nie za wysoko, tak żeby było na wysokości barków. I teraz waszym zadaniem będzie rotacja, ruchy skrętne w stawach ramiennych, tak żeby poczuć ruch w łopatkach. Więc tak ćwiczenie wykonane jest poprawnym ruchem, czyli widzimy wyraźny ruch w stawach tutaj ramiennych, same ruchy nad garstkami są niepoprawne. Zacznijmy, 16 powtórzeń. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Przysiad będziemy łączyć z ćwiczeniem, z użyciem właśnie hantelek, czy tam butelek. Ruch będzie wyglądał w sposób następujący. Wznos rąk do góry. Ręce mają być proste, czyli ugięte łokcie jest błędnym ruchem. Łokcie muszą być proste. I teraz szeroko na zewnątrz jedziemy buteleczkami czy tam odważnikami. Wyobraźcie sobie, że macie monetę między opadkami i ściskacie mocno tą monetę. I wracamy. Hop. Ściskamy mocno monetę w momencie, kiedy ręce idą na zewnątrz. I jedziemy 12 takich ruchów. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Jeszcze trzy. 10, 11, 12. Super. Dziękuję za dzisiejszy zestaw ćwiczeń. Do zobaczenia w kolejnych zestawach. Trzymajcie się, hej!